The Hawthorns. Witają Państwa. Mistrzów jest jak najbardziej realny, a może nawet uda się zdobyć tytuł mistrzowski. Daniela Marki. Ward-Prowse! Ładnie uderzył, ale niecelnie. Techniki mu odmówić nie można, ale celownik trzeba przesunąć minimalnie w bok. Met Elneny. Arsenal napiera na przeciwnika. Debussy. Coquelin! I zmarnowana sytuacja. Powinien posłać piłkę spokojnie. Mertesacker. Arsenal idzie do przodu z piłką. Dobrze, przebił się. No teraz! Ależ kapitalna interwencja. Znakomicie złapał. Po pierwszej części. Ward-Prowse. Blisko już do bramki. Wychodzi na czystą pozycję. Jest groźnie, może strzelać. Gol! To chyba najważniejszy moment tego spotkania. Bramka, która daje prowadzenie dosłownie na minutę przed końcem meczu. Jeśli nie stanie się tutaj nic nieprzewidzianego, to dowiozą ten rezultat do końcowego gwizdka. Tego nie dało się nie trafić. Mocno i w dodatku z bliska. Bardzo dobra akcja. Szybkie, zaskakujące wejście. Porwać po piłkę. Coquelin. Końcowy gwizdek i koniec meczu.
Szpakowski i Jacek Laskowski. Mecze pucharowe. W meczu. Trener zdecydował się ustawić drużynę ofensywnie. Czwórką w obronie. Może spróbować szczęścia. No, bydle. Jakob. Rondon. Może stąd strzelać. Świetnie interweniuje. No i mają rzut rożny. Z rożnego, krótko, do czekającego kolegi. Uderza. Kapitalnie obronił. Świetna interwencja. Znowu mają rzut rożny. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Niom. Rondon. Gol! Czekaliśmy na niego. Patrząc na dotychczasowy przebieg meczu, należało im się to prowadzenie. Ich przewaga jest bezdyskusyjna, a teraz będzie im się grało jeszcze łatwiej. Zdobyli gola i to nie powinno dziwić. Są dzisiaj wyraźnie lepsi. Zasypywali rywala gradem strzałów. Piłka musiała w końcu trafić do siatki. Ich przewagę widać na całym boisku. Podanie na skrzydło. Okazja na dośrodkowanie. Dośrodkowuje na dalszy słupek. Ach, zupełnie mu nie wyszła ta główka. Teraz patrzy i pewnie się zastanawia, jak to się stało. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Tylko jedną bramkę. Przed nami druga połowa meczu o Puchar Anglii. Obaj trenerzy pewnie trochę zmienili grę swoich drużyn. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Wychodzi. Dobra okazja do oddania strzału. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Strzał z bliska i bramkarz musiał skapitulować. To było praktycznie nie do obronienia. Zobacz, jak dobrze szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Rondon. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Może uderzać na bramkę. Aj, szkoda tej sytuacji. Zachował spokój, oddał mi to pole karne. Pokonuje z piłką. Z tej pozycji może uderzyć. Ward-Prowse! No i strzał obroniony. Ta główka była bardzo groźna, ale bramkarz nie wpuścił piłki do siatki. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Będą szukać teraz okazji do kontry. Podłączają się. Dobrze się pokazał. Będzie strzelał. Wspaniała obrona. Było bardzo groźnie. Fantastyczny refleks. Wszyscy widzieli już tę piłkę w siatce. Oddaje strzał. Tak, gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! Z tak małej odległości niby wystarczy przyłożyć nogę, ale najpierw trzeba się znaleźć we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Ależ błyszczy dzisiaj formą. To już drugie trafienie. Może obejrzymy hat-tricka w jego wykonaniu. Grzegorz Krychowiak. Drybluje. Dobrze, przebił się. Strzela! Ależ piękna ucieczka, zrobił to fenomenalnie. Szkoda, że wykończenie pozostawia tak wiele do życzeń. Będzie zmiana zawodnika. Nic nie zmienia się w tym spotkaniu od dłuższego czasu. Bardzo jednostronny mecz, no i myślę, wiadomo, kto będzie zwycięzcą. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę państwa! Co za emocje! No tutaj trener popisał się nie lada wyczuciem. Dopiero co wprowadzony na boisko zawodnik już odpłacił mu się bramką. Właściwy człowiek we właściwym miejscu. Przy strzale z tak małej odległości bramkarz nie miał nic do powiedzenia. To w zasadzie potwierdza. Naprawdę niewiele brakowało, ale niestety zawodnik znalazł się na spalonym.
Dobrze antycypował intencje podającego. Przed sekundą arbiter zakończył to spotkanie.